Niedzielne popołudnie to jest Dzień z Republiką. Michał Jelonek, kłaniam się Państwu. Trwają protesty rolnicze od 9 lutego. Rolnicy domagają się spełnienia dwóch głównych postulatów. Łączymy się z Łukaszem Żmudą, który jest w Dorohusku. Łukaszu, dzień dobry. Powiedz proszę, jak wygląda obecnie sytuacja? Co mówią rolnicy? Rolnicy protestują także na przejściach granicznych z Ukrainą i tutaj w Dorohusku cały czas trwa protest. Rolnicy nie ustępują w swoich postulatach, w tym dwóch kluczowych: wstrzymanie importu towarów z Ukrainy, uregulowanie tej kwestii oraz wyrzucenie do kosza, mówiąc dosłownie, zielonego ładu, który doprowadzi w ostateczności do nieopłacalności rolnictwa w Polsce i w krajach Wspólnoty Europejskiej. Oni tutaj cały czas protestują. Ten protest trwa cały czas. Jest blokada na drodze. Jest blokowany przejazd, aby tiry nie mogły wjeżdżać na Ukrainę, z pewnymi wyjątkami. Rolnicy podkreślają, że nie wstrzymują transportów humanitarnych, wojskowych czy tak zwanych pojazdów ADR, czyli tych zawierających niebezpieczne substancje. I tutaj emocje są bardzo wysoko postawione. Rzeczywiście to rozgoryczenie tą sytuacją jest bardzo duże i być może najprawdopodobniej przed kilkunastoma minutami doszło tutaj do próby prowokacji. Pojawił się ni stąd, ni zowąd pewien mężczyzna z ukraińską flagą i próbował tutaj podejść do rolników, zadawał im pytania, twierdził, że ma leki, wszystko cały czas nagrywał i w pewnym momencie tutaj temperatura zaczęła się podnosić i w pewnym momencie zareagowała policja, prosząc, aby ten mężczyzna opuścił to miejsce, bo rzeczywiście tutaj rolnicy stawiają sprawę bardzo mocno, że w tym momencie to już nie chodzi o jakąś kwestię związaną z opłacalnością. To jest po prostu działanie, które polega na wprowadzaniu bez ograniczeń towaru z Ukrainy i jednocześnie ograniczanie produkcji prowadzi tylko do jednego, do ostatecznego w konsekwencji likwidacji rolnictwa. Łukasz Żmuda, pięknie dziękuję Łukaszu za twoją relację z Dorohuskiem. Będziemy jeszcze się łączyć do Łukasza Żmudy, będziemy wracać. A o rolnictwie porozmawiamy z moim państwa gościem. Daniel Sawicki, publicysta, dziennikarz Radia Zachód, jest razem z nami. Kłaniam się, panie redaktorze. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie redaktorze, pytanie o te konkretne rozwiązania, których domagają się rolnicy. Od 9 lutego one są niezmienne. To Zielony Ład, tak jak mówił nasz reporter, który ma zostać wyrzucony do kosza, o tym mówią wprost rolnicy, i embargo na towary rolno-spożywcze z Ukrainy. Mija miesiąc od rozpoczęcia tych protestów, a tych rozwiązań dla rolników brak. Jak pan to komentuje, brak tych decyzji ze strony rządu Donalda Tuska? A no właśnie, panie redaktorze, szanowni i szanowni państwo, czas mija, rolnicy cały czas protestują w konkretnych sprawach, konkretnych postulatach, które przekazali nam wszystkim za pomocą mediów, przede wszystkim stacji i Republika, która cały czas relacjonuje te protesty. I co? No, czy są jakieś konkrety? Przyjechał do nich, prawda, pan wiceminister Kołodziejczak poza opowieściami gdzieś wymyślonymi w swojej głowie, z żadnymi konkretami nie przyjechał do nich, nic konkretnego nie powiedział, chciał tylko, żeby ten protest został w jakiś sposób ujarzmiony. Widzieliśmy, co się dzieje później. No, pan minister Siekierski pojechał do Brukseli, ale to w roli jakiegoś petenta, czy tam pomocnika szatniarza Donalda Tuska, który, no, co mógł załatwić? Nic nie mógł. To są pozorowane ruchy, proszę państwa. Ta władza nic nie robi, żeby załatwić problem rolników, a tak naprawdę problem nas wszystkich, bo to, co się za chwilę wydarzy, jeżeli rolnicy zaczną tracić swoje przedsiębiorstwa, to są dobrze funkcjonujące dzisiaj firmy, to uderzy w nas wszystkich. To będą strasznie drogie za chwilę, za jakiś czas, niestety, produkty rolne. Całe społeczeństwo poniesie konsekwencje
tej zielonej eskapady na Europę, którą wymyślili sobie eurobiurokraci. Proszę Państwa, ja już kilka dni temu widziałem w internecie, na stronie jednej z gazet, tytuł pod nazwą, że Donald Tusk stawia weto Zielonemu Ładowi. No, to jest coś haniebnego, jak można coś takiego pisać. Tusk jest jednym z prowodyrów ze swoją kompanią tego Zielonego Ładu. No właśnie, panie redaktorze, bo kiedy spojrzymy na wypowiedzi koalicjantów Donalda Tuska, Szymona Hołowni, marszałka Sejmu, dotyczące Zielonego Ładu, to można mieć wątpliwości rzeczywiście, jak w tym temacie rząd się zachowa. Zresztą posłuchajmy, szanowni państwo, co mówił marszałek Sejmu Szymon Hołownia w temacie Europejskiego Zielonego Ładu, tej polityki Green Dealu. Bardzo proszę. Trzeba z ludźmi uzgadniać, jak chcą żyć. Trzeba im proponować, a jeżeli mają z tym kłopot, to wspierać ich przy użyciu tych pieniędzy, które dzisiaj najwyraźniej nie idą tam, gdzie powinny iść. My będziemy Zielonego Ładu bronić, natomiast będziemy, mówię o Polsce 2050, natomiast będziemy go bronić, jeżeli będzie prowadzany w taki sposób, w który da sobie samemu szansę. W którym, wiedząc o tym, jakie dzisiaj mamy problemy i jakie dzisiaj mamy wyzwania, będzie wprowadzany tak, żeby nie obniżyć naszego bezpieczeństwa w innych obszarach. Coś trzeba być może odłożyć na chwilę później. Coś trzeba być może jeszcze głębiej przedyskutować. Tak, żebyśmy wszyscy byli przekonani, że chcemy razem zrobić tę robotę. Będziemy bronić Zielonego Ładu, szanowni rolnicy. To marszałek Sejmu Szymon Hołownia, druga osoba w państwie, partner polityczny Donalda Tuska. Panie redaktorze, to kto broni rolników, skoro rząd będzie bronił Zielonego Ładu? Ta scena, którą państwo przed chwilą pokazali, jest tak śmieszna i kuriozalna, że tu naprawdę komentować tu można kilka godzin. On tak naprawdę w stosunku do rolników to nic nie powiedział, czy im pomoże, czy będzie to się robione w stosunku do nich, w stosunku do ich dzisiejszej działalności, która ma na celu właśnie pozbycie się tego ekoterrorystycznego Zielonego Ładu. Obok niego stoi Kosiniak-Kamysz, no, przedstawiciel partii ludowej, no PSL przecież, no i co? I stoi cicho i się nie odzywa. Ja nie wiem, jaki był dalszy ciąg oczywiście tej sytuacji. Natomiast to, co mówi Hołownia, no to on chce wprowadzić Zielony Ład, on chce przykręcić śrubę rolnikom, a to opowiadanie, że będziemy rozmawiać z ludźmi, znaczy człowieku, ty już rozmawiałeś z ludźmi i ty już masz swoje porozmawiane, tak? Więc wystarczy. O niczym więcej nie rozmawiaj, tylko weźcie się do roboty, bo ja powiem, proszę państwa, jedno. Ci ludzie, którzy tam stali na tej scenie, oni tak naprawdę nic nie mogą. Oni są marionetkami w rękach Tuska, a Tusk z kolei jest reprezentantem Brukseli i Niemiec na Polskę. No tak to niestety wygląda. My tu za chwilę będziemy w roli coraz większego petenta. Kilka osób doskonale się ułoży z tymi biurokratami europejskimi, a właśnie rolnicy i my wszyscy będziemy konsekwencje ponosić tego dealu, tego układu prozielonego, który będzie katastrofą dla całej Europy. To jeszcze krótko na koniec, panie redaktorze. Rolnicy domagali się spotkania z premierem Donaldem Tuskiem. Donald Tusk mówi o tym, że tak, taki dialog jest potrzebny. Po czym podczas tego spotkania część z rolników wychodzi na znak protestu, bo Donald Tusk nie zaprosił na te rozmowy przedstawicieli organizatorów tego strajku generalnego, który ma miejsce. O czym to świadczy tak naprawdę? No, to świadczy tylko i wyłącznie o tym, że Donald Tusk nie chce o tym rozmawiać, ale chce podzielić to środowisko, grać tą sprawą. Najłatwiej jest skłócić rolników między sobą, prawda? No i wtedy łatwiej będzie z kimś dyskutować. Zawsze można powiedzieć, że dogadaliśmy się, a z boku jest reszta krzykaczy, która... Ale nawet to, panie redaktorze, Donaldowi Tuskowi się nie udało, bo ci rolnicy, którzy na tym spotkaniu zostali, wyszli bez konkretnych rozwiązań, bez żadnych obietnic i stąd również jest dalszy ciąg tych protestów. 6 marca do Warszawy przyjeżdżają rolnicy wraz z Solidarnością Pracowniczą, wraz z górnikami, którzy stają u boku walczących o swoją przyszłość, ale nie tylko, tak jak pan mówił, o bezpieczeństwo żywnościowe nas wszystkich rolników.
I bardzo dobrze, to świadczy o tym, że są po pierwsze zdeterminowani, a po drugie jako całość stanowią bardzo silną grupę, która będzie cały czas lobbowała za tymi swoimi postulatami, żeby je w końcu w jakiś sposób być może uda się spełnić. Chociaż ja jestem pesymistą, jeżeli chodzi o to, co się dzieje i jak patrzę na poczynania europejskich urzędników. Proszę Państwa, ale rolnicy na pewno mają jeszcze coś bardzo ważnego. Mają za sobą społeczeństwo. Bardzo wiele osób popiera te protesty. Polacy są też mocno zdeterminowani i widzą, że to, co się dzieje, ten cały Zielony Ład, to wprowadzenie tego ekoterrorystycznego zabiegu uderzy w nas wszystkich. To nie jest nikomu potrzebne. To jest zamiast robić to powoli, bo przecież nikt z nas nie mówi o tym, że musimy zmieniać coś, musimy coś dobrego, nowego wprowadzać. To, co się w tej chwili dzieje, to ani nie jest dobre, ani nie jest to coś do przyjęcia, nie tylko dla rolników, ale dla nas wszystkich. To wywróci o 180 stopni całą gospodarkę europejską. Bardzo groźna sytuacja nas czeka i rolnicy mają poparcie Polaków, mają poparcie społeczeństwa i to jest bardzo ważne. Stawiamy kropkę. Daniel Sawicki, publicysta, dziennikarz Radia Zachód, był razem z nami. Pięknie dziękuję, panie redaktorze, za ten komentarz. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, dziękuję państwu. Już nie Radia Zachód, panie redaktorze, zostałem zlikwidowany przez likwidatora kilkanaście dni temu, także już nie Radio Zachód. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Ja państwa zapraszam już za chwilę. Serwis informacyjny. Konrad Chmioła już na państwa czeka. Do zobaczenia.